Cześć wszystkim, z tej strony Urgot. Kilka dni temu mieliśmy okazję przetestować grę planszową, która ma być przeniesieniem LoL'a na planszę, zwie się Board Legends. I materiał, który zobaczycie, nie będzie prezentacją tej gry, tak? Będzie raczej taką swego rodzaju zajawką, ze względu na to, że nie chcemy prezentować wam zasad do gry, w której cały czas może się jeszcze wiele zmienić, ponieważ to jest prototyp, tak? I nie chcemy na swój sposób tak jakby reklamować czegoś, co może się znacznie różnić od finalnego produktu. Jedyne, co możemy tak naprawdę powiedzieć, to to, że gra w aktualnym stanie świetnie oddaje to, co się dzieje tak w typowym meczu LoL'a, czyli jest trochę soli, jest trochę fanu, jest trochę tryhardu, a mechanika gry jest równie przyjemna i nawet odzwierciedla też to, co się właśnie dzieje w grze. Także no, zapraszam was na materiał. To cześć, Urgo z tej strony i są ze mną panowie. Bartek. Samo, cześć. I mamy tutaj grę Board Legends. W ogóle może trochę o historii. Zawsze bolało nas trochę to, że nie ma dobrej planszówki odzwierciedlającej świat MOBA. I nie możemy tak po prostu pójść do knajpy, spotkać się ze znajomymi i zagrać przy piwku w dowolną mobę, prawda? No, sorry. Tu jesteśmy. W tej chwili pracujemy w dwie osoby. Testerów mamy w Krakowie, bo pochodzimy z Krakowa. To tak naprawdę ludzie i testerzy, bo w tym momencie rozegraliśmy już ponad 40. Dzisiaj już była chyba 42 gra, którą się udało rozegrać. I tak naprawdę z każdej gry coś na grę wynosi. Coś się nowego, wiesz. Pomysł, który dzisiaj nam sprzedaliście ze sklepem, to jest coś, wiesz, teraz wprowadzimy. Zobaczymy, czy działa i potem albo się zmieni, albo doda, albo się usunie całkiem. To zupełnie... Były takie spotkania, że w pewnym momencie stwierdziliśmy, dobra, zmieniamy wszystko. A to ile takich drastycznych zmian przyszła gra? Trzy. Najtrudniejszym tak naprawdę w grze było to, żeby wymyśleć, w jaki sposób pushować lane, bo pierwsze właśnie te systemy, o których mówiłem, czyli te trzy wielkie zmiany, to w tych pierwszych zmianach było przede wszystkim to, że nie ma w tym momencie takiej bezpośredniej walki ja wieża. Czyli nie ma czegoś takiego, że ktoś podbiega pod wieżę, tłucze tą wieżę. Testowaliśmy to, ale skończyło się to efektem takim, że ktoś podchodził na lane'a i stał na tym lane'ie. Prawda? I w grach planszowych niestety nie ma takiego łatwego odzwierciedlenia tego, co się dzieje na linii. Tak. W momencie w LoL-u na przykład stoją trzy lane'y i one cały czas jednocześnie działają. Prawda? W grze planszowej to jednak musi być ten element czasu. No właśnie teraz jak graliśmy, to tak naprawdę większość czasu się spędziło po dżungli, biegając od obiektywu do obiektywu, linia się zwolniła, coś nowe ścieżki pojawiają i tak dalej. Mimo wszystko, widziałeś, nie przegraliśmy w tą grę z wami. To jest w ogóle niesamowite, że mimo wszystko, że ja znam te karty, prawda? Znam mechanikę, co jest fajnie robić, co nie. Wy zespołowością pokonaliście nas, gdzie u nas Piotrek próbował tam usilnie gankować z dżungli. Nie? Bo miał takiego questa, że on indywidualnie musi was zgankować. Ty się fajnie tam obroniłeś i co? I jeden gość tak naprawdę wpłynął przez to, że my nie zrobiliśmy questów takich grupowych, przez co nie byliśmy w stanie pushować, przez co wy nas spuszowaliście i na końcu zrobiliście nam dektora krótko mówiąc, zgridził, no. Tak. Czyli masz plus 6 do rzutu właśnie. Tak. Czyli tak. Muszę rzucić 13. Tak, bo ze smoka mam plus 3 i plus 3 z tury. Dobra, jedziesz ten Nexus. Dobra. Jeden rzut. 13 plus, tak? 14. 14 plus. Proszę, 14 wygraliście. Nie! Przerzucaj. Skończyło się. A tylko raz może przerzucić. Tak. To jak będzie, nie recolujcie i idę fajnie. Yes! Czy możecie powiedzieć, co jest, znaczy wszystkie, no co najbardziej jest takiego podobnego do League of Legends? Dlaczego w sensie gracze League of Legends byliby mogli być zainteresowani tym? Zespołowość. Mi się najbardziej podoba to, że po prostu jestem w stanie w LoL'a, mam swoją drużynę, jest nas 10, prawda, gramy regularnie, fajnie się bawimy. No dobra, no to chodźmy do knajpy. No i też można.
I można się spotkać, można spokojnie wypić browarka, zagrać w grę, która nie zajmuje podobnie, prawda? My dzisiaj graliśmy Indą. No, ponad godzinę. Nie, ponad. Było nas 6 osób. Bardzo mi się spodobało, że właśnie była ta zespołowość. Widziałeś, podzieliliśmy się na dwa zespoły i my tutaj. Dobra, tak po cichu coś. Gankuj go! Wiesz co robić. Wiesz, co robić. Z drugiej strony też. No, co oni tam będą robić? No? Na smoka idą? No. Wiesz, to jest fajne. Mnie najbardziej cieszy jako twórcę to, że udało się gdzieś odzwierciedlić to, że drużyna razem coś próbuje zrobić, a jednocześnie pojawia się ten element, nie, ja sobie pofarmę. No, ja jestem na topie i ja będę cisnął to kół, nie? No jedna osoba tak naprawdę coś pójdzie tak na te questy indywidualne i wszyscy drużyna cierpi tak naprawdę. I ja uważam, że... Nie chcę na Piotrka, nie? Ale widzisz, i to jest ten sam element. To nie ja źle zagrałem, nie? Mhm. To przez to, że miałem new team i... No na przykład, no nie, też na przykład właśnie była ta sytuacja, co mnie próbowałeś zaatakować i się w trakcie ataku dowiedziałeś, że mam zbroję plus tak. do 4. 2, 3. No wydaje się ten, nie? Tak, on dobra. Się obraca? Ja mam plus 4 do obrony ze zbroi. Skąd? To jest przemyślany. No jeszcze ja odbiegłem stamtąd i cię sklatkowałem. Jeszcze mi rzuciłeś klatkę, nie? Tak, jeszcze kapiszonami. Jeszcze z kapiszonów. I jeszcze przeszkodziłeś nam w wykonaniu questa. No, przy okazji. Więc fajne jest też to, że mamy te odniesienia, bo karty stare, nad kartami tak naprawdę bardzo dużo czasu spędziliśmy, żeby jednak to, co w klinice jest fajne, to dlaczego my oglądamy klinikę i dlaczego nam się to podoba, że tam cały czas jest ten humor. No. To nie jest takie sztywne, że przez 45 minut ja gram, mecz, no, nie? Ja farmię, no. Ja jestem the best. No, tylko, że sobie tak podchodzimy na luzie do tej gry. Dokładnie. To jest ten element, gdzie wydaje mi się, że gracze chcą ze sobą grać. Nie? Jeżeli my staramy się to tu cały czas w Board Legends, zainspirowaliście nas w ogóle do tego, żeby ten humor do środka przemycić. Ten Kickstarter będzie odpalony mniej więcej jakoś tak niedługo, czy tak, to jeszcze? W ogóle, grę zaczęliśmy 8 miesięcy temu. W tym momencie mamy już prototyp. Z prototypem wybieramy się teraz na objazd po Polsce i wystartujemy na Kickstarterze. Planujemy na styczeń przyszłego roku. Zapraszamy wszystkich na Wspieram To, będziemy na Kickstarterze. Planujemy również na Indiegogo wystartować. Jakieś końcowe słowa od ciebie? Jak się grało? Właśnie, jak się grało, no. Bardzo mi się podoba, że ta gra ma taki dynamizm, że nie ma tak, że jedna osoba robi ruch i tak siedzisz, czekasz na swoją kolejkę, tylko że rzeczywiście jest ten dynamizm trochę mobu właśnie oddany, że nie ma takiego smętnego po prostu siedzenia, czekania, jak to przy niektórych grach planszowych. Co jeszcze mogę powiedzieć? No, mechanika gry sama w sobie, pomimo swojej losowości, jest naprawdę przyjemna i no zagramy w nią jeszcze raz, tak powiem, na pewno. Jak pojawi się projekt, na pewno damy wam znać, na pewno wrzucimy też jakiś materiał a propos tego. No i pozostaje nam nic innego jak czekać w tym momencie. Z naszej strony, no to ja zachęcam do śledzenia nas na Instagramie. Znajdziecie nas po hashtag Board Legends, również na Facebooku będziemy się pewnie pojawiać, zresztą pewnie pod filmem zamieścicie jakieś linki. Natomiast bardzo cenne są wszystkie uwagi, bo to, na czym my wyrośliśmy, to uwagi od graczy. Czyli sami byśmy nie stworzyli tej gry. To jest gra od graczy dla graczy i to jest najcenniejsze, że właśnie jest ten feedback, że potrzeba dynamizmu, bo zabijaliśmy na początku zasadami, to staramy się przyspieszyć i to jest cenne. Właśnie ten sklep, o którym teraz powiedziałeś, dzisiaj mi podrzuciliście taki pomysł, to jest coś, co wiesz, może wprowadzić fajny smaczek do tej gry. I to, co jest cenne właśnie, po pierwsze, chcemy, żeby ta gra była od 2 do 6 osób. To jest bardzo, bardzo szeroko, a mimo wszystko udało się fajnie zagrać w 1,5 godzinki w jedną partię. A po drugie, gra musi być zrównoważona. Czyli żeby tutaj wyważyć to pomiędzy tym, ile czasu się gra i jak postacie są między sobą zależne.
Tak, więc zapraszamy wszystkich do wspólnych testów, które będziemy teraz przeprowadzać w całej Polsce. Będziemy się pojawiać w takich fajnych klubach, czy pubach, czy miejscach z grami planszowymi, jak chociażby w Poznaniu, w Kosteczce. I będziemy tam prezentować naszą grę, więc jeśli mielibyście ochotę dołączyć do nas i sprawdzić, jak się gra w tą grę, zobaczyć, jak ona wygląda, rzucić nam jakieś ciekawe pomysły, zapraszam. Okej. No. No mamy to.